Dzień dobry, nazywam się Justyna Maciejska. Jestem nauczycielem, pedagogiem, edukatorem zdrowotnym, terapeutą, a przede wszystkim jestem mamą i kobietą. Chciałam się z Państwem spotkać, zaprosić Państwa na chwilę zapomnienia ze mną. No, takie zapomnienie, od razu przejdę do szczegółów. No to zapraszam Was na imprezkę. Rozkładamy obrusik, pieczemy ciasto, zapraszamy koleżaneczki, a mały, kieliszeczek winka, jeszcze nikomu nie zaszkodził. Do tego kawka i działamy. Kochani, do czego zmierzam? Ten alkohol plus nasz stan błogosławiony, czyli ciąża, może skończyć się uszkodzeniem układu nerwowego płodu, nazywanego Faz D. Jest to najbardziej rozpowszechnione niegenetyczne schorzenie neurorozwojowe. Statystyki mówią, że 2% dzieci urodzonych w Polsce cierpi na FASD. Czy to dużo czy mało? Możemy to porównać do wielkości łodzi. Połowa mieszkańców to te dzieci. Wydaje nam się, że to dotyczy tylko kobiet, które nadużywają alkoholu, które są z patologicznych rodzin. Jakiś margines pewnie społeczny, yy, jakieś wykluczenie, kochani, nie, to jest mit. Dotyczy każdej z nas. Każdej z nas może się to przydarzyć. I każda z nas może stanąć przed dylematem, co dalej z moim dzieckiem, które beze mnie sobie nie do końca poradzi, które może być skazane na niepowodzenia, których nie udźwignie. Wasze dziecko może inaczej wyglądać jak jego rówieśnicy. Będzie miało inny nos, inne, inne usta, inny kształt twarzy, zdeformowane małżowiny uszne, będzie in, inny, po prostu inny, a jak inny, może być odrzucony od grupy rówieśniczej, może mieć problemy w kontaktach z nimi, w nawiązywaniu przyjaźni, relacji, związków, problemy w nauce. Po skończonym żłobku, przedszkolu przyjdzie czas na szkołę, czyli miejsce, gdzie nasze dzieci pozostają same, bez opiekunek, bez rodziców, muszą nauczyć się funkcjonować. I to jest dla nich bardzo trudne. Dzieci z FAS mają problemy w szkole. Z pójściem do szkoły, zrozumieniu zasad, które w szkole obowiązują, z wywiązywania się z obowiązków, które są, mają trudności w nauce, w zapamiętywaniu, w zaliczaniu sprawdzianów, w ciągłym, niekończącym się cyklu uczenia, uczenia, uczenia. Bardzo często wśród rodziców słyszę, że jest to 10 miesięcy szkoły to jest mega ciężki czas. To rodzice marzą o tym, żeby już były wakacje boż nie dają rady z tym, tym ciągłym odrabianiu lekcji bez efektu, bez dobrej oceny, bez zaliczenia materiału. Uczniowie z FAS mają problemy również z rówieśnikami, ze swoimi kolegami i koleżankami. Nie umieją zawiązać relacji, nie rozumieją norm społecznych, nie rozumieją zasad, które w grupie klasowej panują. Późniejsi dorośli, już fazowcy, są cały czas dziećmi w ciele dorosłej osoby. Mają problemy z utrzymaniem pracy, w znalezieniu dobrej pracy, czy wywiązywaniu się tam z obowiązków. Pomyślcie o tym. Taką przyszłość możemy zgotować naszym dzieciom. Bardzo istotne jest, aby przyjaciele, znajomi, otoczenie, w którym y, kobieta w ciąży funkcjonuje, wspierało ją, było, y, motywowało do tego, żeby tych używek nie stosować, żeby było jej po prostu łatwiej, bo wiecie dobrze, jak pokusa nad nami krąży i czuwa. Idąc do lekarza, spodziewamy się końca wizyty. Pan doktor daje nam receptę i mówi: Jest pan na to chory, na to, na to, na to. Dostaje pan taki, taki, taki lek, wszystko będzie działało. Po dzisiejszym spotkaniu ja też wam dam receptę. Mamy to, a ja wam przepisuję jedną receptę. Nie mamy tego. To jest recepta na to, żeby później nie mieć problemu i nie mówić o tym, że mogłam coś zrobić, a nie zrobiłam. Pomyślcie o tym, proszę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.